Dlaczego wygląd psa też jest ważny? Często mówię o charakterze, o potrzebie ruchu, o tym, ile czasu musimy poświęcić swoim psom, żebyśmy zwracali na to uwagę, że wybór psa to coś na lata, nie coś prostego, coś, co powinno być zaplanowane, czy jesteśmy w stanie, czy mamy czas i tak dalej, i tak dalej. I często pomijalnym aspektem jest wygląd, chociaż ja często powtarzam, nie wiem, czy wystarczająco często, że po pierwsze pies musi nam się podobać. To nie jest tak, że musimy kierować się tylko takimi wymaganiami. Mamy tyle i tyle czasu, możemy tyle i tyle poświęcić na spacer, pielęgnacja i odhaczamy. To też jest ważne, tylko po pierwsze pies musi nam się spodobać. I to jest niesamowicie ważna sprawa, żeby pies po prostu nam się podobał. I myślę, że nie tylko ja tak myślę, myślę, że większość osób właśnie tak to postrzega, że wybieramy psa ze względu na jego wygląd oraz ze względu na to, co o nim sądzimy. Czyli mamy owczarka niemieckiego, czyli idealny pies do wszystkiego. Czyli mamy boksera, idealny pies do wszystkiego, ale ma wygląd taki, który nie wszystkim się podoba, chociaż ostatnio widziałem dwa boksery. To może ta popularność tych psów wróciła. Widzimy chihuahuę, czyli psa małego, ale o wielkim charakterze. Yorka, niedawno był materiał, zapraszam. Czyli psa niedużego, ale o jeszcze większym charakterze. Wygląd jest ważny. W przypadku psów to jest coś, od czego zaczynamy. Czyli z reguły wiemy, jakie psy nam się podobają. Nie zawsze, ale tutaj warto na przykład spojrzeć też na inne podobne psy. Dlatego warto, co warto Wam polecić, spojrzeć na przykład psy. Chcemy psa średniej wielkości. To poszukajmy psów od 15 do 30 kg. Trochę większy, 25-45 kg. I może znajdziemy psa, który nam się jeszcze bardziej podoba. I wtedy, kiedy będziemy mieli kilka propozycji, które nam się po prostu podobają, może wtedy spójrzmy na charakter, zachowanie, potrzeby, wymagania. Ale nie zapominając o tym, że ten wygląd jest ważny. Gdy mowa o wyglądzie, no widzicie, że materiały muszą być ze mną z różnych powodów. Może to się zmieni, a może nie. Dlatego zapraszam do wsparcia, czy to poprzez Patronite'a, czy też poprzez postawienie symbolicznej kawy. Linki są w opisie. Zapraszam też do ocenienia, zasubskrybowania, polecenia tych materiałów na inne kanały, inne materiały, linki w opisie, jak zawsze. Wracając do wyglądu. To jest ten parametr, który musimy po prostu... Parametr, jak to pięknie zabrzmiało, bezdusznie. To jest to coś, od czego powinniśmy wyjść. Jeśli chodzi o wybór psa, to jest coś, o czym nie wolno zapominać. To jest coś podstawowego. Pies ma się nam podobać. To nie jest samochód, który no, wybieramy, jeśli chodzi o wygląd, ale też no, mamy potrzeby. Potrzebujemy tyle miejsca, większy, mniejszy, taki silnik, mamy taką kwotę pieniędzy, taką. To też jest ważne na przykład w przypadku psów, ale to w przypadku psa ten wygląd jest jeszcze ważniejszy i nasze podejście do tego psa. Ktoś, kto będzie chciał mieć owczarka niemieckiego albo wspomnianego boksera, no to on na przykład w przypadku owczarka szkockiego to już troszkę pies inaczej wyglądając. A że potrafiący prawie właściwie wszystko to samo, no albo bardziej drastycznie chcemy owczarka niemieckiego, a kupujemy Maltańczyka. Albo chcemy Maltańczyka, a kupujemy, nie wiem, Dobermana. No, troszkę duży rozrzut. I nie tylko jeśli chodzi o to, jakie są te psy, ponieważ one niekiedy mają więcej wspólnego niż ich wygląd. Pies ma się Wam podobać i to tylko Wam. To, co powie Wasz sąsiad, kolega, koleżanka, znajomy, Bóg wie kto, znajoma, to jego opinia. Jeśli Tobie się podoba bokser, to kupujesz sobie boksera. Jeśli masz na tyle czasu, żeby mu zapewnić wszystko to, czego chce i potrzebuje, kupujesz boksera, bo Ci się ten pies podoba. A jeśli Twoim znajomym, rodzinie, komukolwiek się nie podoba, no to niech sobie kupią innego psa. Prawda? Co Cię to obchodzi? Pies ma się podobać Tobie. Ma być taki, jaki Ty chcesz. Na jakiego Cię stać? Na jakiego Cię stać w znaczeniu nie finansowym i nie utrzymaniowym, chociaż to też jest ważne, ale na przykład
ile czasu mu poświęcisz na zapewnienie mu ruchu. No, bokser potrzebuje tego ruchu sporo. Pies ma się podobać tylko tobie. A inni to sobie mogą twierdzić, co tylko chcą. I o ile to w przypadku takich popularnych psów nie ma problemu, ale na przykład bull terrier, grzywacz chiński, chihuahua niektóre, te krótkowłose, to są to psy, które niekiedy spotykają się z takimi durnymi komentarzami. No taki brzydki pies. No ale to jest mój pies. Choćby był brzydki, to mój pies i mi się podoba. No, nie komentujmy wyglądu psów kogoś. O. No chyba, że jest zaniedbany, no to wtedy naszym, może nie obowiązkiem, ale warto wtedy zwrócić uwagę. Więc wygląd jest ważny. To, jak wygląda pies, jaki pies nam się podoba, jest ważne. Jeśli nam się inne psy nie podobają, chociaż spełniają wymagania, a ten, który nam się podoba, no, nie jesteśmy w stanie na przykład zapewnić mu odpowiedniej ilości naszego czasu, to nie decydujmy się na psa, który nam się nie podoba, jeśli chodzi o wygląd. No, to może sprawiać problemy. Może na, tak jak powiedziałem, no, pokochamy tego psa z czasem, a może nie. Wygląd też ma znaczenie. I żebyśmy o tym pamiętali, jeśli chodzi o psy, to jest ważna sprawa, żeby z wyglądu nam się pies podoba. Żeby pies, który na przykład jest owczarkiem niemieckim i wygląda jak owczarek niemiecki i nam się podoba, no to jak postawimy obok niego Rottweilera, który nam się nie podoba, no to wybór jest jeden. I tak nie powinno się oceniać po wyglądzie. Również jeśli chodzi o psy, ale kiedy decydujemy się, wybieramy psa, to pies musi się nam też podobać. I może to podejście jest brzydkie, może to podejście jest niefajne, ale to jest decyzja na lata i to jest decyzja, którą musimy my podjąć samodzielnie i musimy zdawać sobie sprawę, żeby pies był dla nas najfajniejszym towarzyszem, to musi być to pies, którego chcemy wybrać. A pies, który nam się po prostu nigdy nie podobał, choćby on miał najfajniejszy charakter na świecie i wpasowywał się w nasze życie, to dla większości osób, tutaj bądźmy szczerzy, nie będzie psem idealnym, nie będzie tym wyborem, który będzie dla niego tym wyborem najfajniejszym. Takie życie niestety. Ale jeśli nam się jakiś pies podoba, no to warto by było się zainteresować, jaki jest jego charakterem, wymaganiami, zachowaniem. Czy jesteśmy w stanie to wszystko zaspokoić i czy to pies naprawdę dla nas? I się rozejrzeć, co też jest wartą rzeczą do zrobienia. Dziękuję może za uwagę. No, materiał taki troszkę na aferę, że chciałem go po prostu wrzucić, co wy uważacie. Może nawet zrobię ankietę, czy wygląd psa jest dla was ważniejszy niż jego charakter, zachowanie, potrzeby. I czy kierowaliście się wyglądem psa, gdy wybieraliście tego swojego ukochanego, wymarzonego psa? Ponieważ wymarzony pies to pies, który ma najczęściej określony wygląd. I gdy mamy wymarzone psy, to mamy jednego, niekiedy kilka. Na przykład ja mam kilka wymarzonych psów. No i gdybym miał się decydować na psy, to właśnie wśród tych wymarzonych. I wiem, że inne psy potrafią być jeszcze fajniejsze. No ale wiecie, jak to wygląda. Dziękuję za uwagę, dziękuję wspierającym, zapraszam do wsparcia, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.